Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziś będziemy mówić o tym, co w Polsce od 8 czerwca na czas trwania Euro 2012 jest wyzwaniem dla polskiej klasy politycznej, do polskich polityków, ale przede wszystkim dla nas, jak my widzimy swoją rolę w tej sprawie. Panie premierze, bardzo proszę. Proszę Państwa, my chcemy, żeby to był czas spokojny i Prawo i Sprawiedliwość, podkreślam, bez żadnych warunków, będzie tej reguły przestrzegało. Oczekujemy, że nasi partnerzy też będą tej reguły przestrzegali, ale nasza postawa ma charakter bezwarunkowy. Ja przypominam tylko jedną sprawę. 10 będą jak zwykle uroczystości miesięcznicy, będzie marsz procesyjny z katedry pod pałac. To nie ma charakteru wydarzenia politycznego i mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją. Natomiast nie mamy zamiaru w tym okresie organizować żadnych innych przedsięwzięć o charakterze publicznym, czy można to tak określić, ulicznym. Nie mamy zamiaru tego czasu zakłócać. Ja przypomnę Państwu, że to my doprowadziliśmy do tego, że euro jest w Polsce i na Ukrainie, ale dla nas ważna jest Polska. To jest trzecia co do wielkości impreza sportowa na świecie. Chcemy, żeby ta szansa w miarę możliwości, no bo różne sprawy już są za nami, ale w miarę możliwości została wykorzystana. I stąd nasza postawa. Chcemy to jasno, jednoznacznie Państwu tutaj powiedzieć. Wiem, że niektórzy mówili o jakichś warunkach, niektórzy nawet mówili o niewykonalnych warunkach. Otóż powtarzam, warunków nie ma. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli są pytania w tej sprawie, bardzo Państwa proszę, widzę, że są, proszę bardzo. Maciej Holewiński, TVP Info. Panie premierze, czy nawiązuje do szczytu NATO w Chicago? Czy Polskę stać na to, żeby 20 milionów dolarów rokrocznie przez 10 lat płacić na rzecz stabilizacji w Afganistanie? I czy stanowisko prezydenta Bronisława Komorowskiego w tej sprawie można uznać za sukces Polski na tym szczycie? Dziękuję. O sukcesach prezydenta Komorowskiego to ja tutaj mówić nie będę, bo uczestnictwo w rutynowych spotkaniach i podejmowanie rutynowych decyzji to nie jest żaden sukces i nie należy tego w ten sposób interpretować. Natomiast oczywiście Polska musi być stać na to, żeby być lojalnym sojusznikiem w ramach NATO, bo to jest nasz oczywisty interes. To jest jedyna w tej chwili gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, a historia się nie skończyła. Oczywiście jest wielki problem doprowadzenia naszych sił zbrojnych do takiego poziomu, który by oznaczał także możliwość samodzielnej, poważnej obrony naszych interesów w razie potrzeby. No niestety wydarzenia, które mają miejsce w ciągu ostatnich lat, to jest dokładnie przeciwny kierunek, no ale nie o tym w tej chwili mówimy. Uważamy, że trzeba realizować nasze zobowiązania w NATO, a suma 20 milionów dolarów, czyli około 60 kilku milionów złotych przy obecnym kursie dolara, to jest suma niewielka, no to jest budżet takiej średniej gminy. Bardzo proszę, Justyna Dobroszoracz. Wiadomości, witam serdecznie panie prezesie, ja chciałam zapytać wprost, kłaniam się, czy to jest takie wezwanie do rozejmu na czas całego euro i druga rzecz, czy pan żałuje albo wycofuje się z tego apelu o bojkot euro na Ukrainie? Ani nie żałuję, ani się nie wycofuję. Ja w dalszym ciągu uważam, że w polskim interesie i to interesie strategicznym jest popieranie tego wszystkiego, co prowadzi do Ukrainy demokratycznej, Ukrainy niepodległej. A dzisiaj, niezależnie od wszystkich komplikacji ukraińskiej sceny politycznej, która jest specyficzna, twarzą tej Ukrainy jest pani Tymoszenko. A co do rozejmu, panie prezesie? A co do rozejmu? Proszę państwa, nasza decyzja jest jednostronna, my nikomu nie udzielamy rad, nie ma zawieszenia praw obywatelskich na okres euro. To jest decyzja naszej partii. Powtarzam, nie chcemy nikogo pouczać. Bardzo proszę, pan redaktor Sobieniowski, Fakty TVN. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, chciałbym zapytać, czy jeśli zostanie w czasie euro zorganizowany marsz w obronie interesów Tadeusza Rydzyka, to na przykład pan się pojawi na takim marszu, pojawią się na nim politycy Prawa i Sprawiedliwości. I drugie pytanie, też związane z
tematem konferencji. Miałem okazję w zeszłym tygodniu już rozmawiać nieoficjalnie, nie przed kamerą, z jednym z działaczy PiS-u, który powiedział, że dość powszechna jest opinia w Prawie i Sprawiedliwości, a także publicznie prezentowana przez sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, że zakwaterowanie reprezentacji Rosji w hotelu Bristol, zwłaszcza w kontekście miesięcznicy, to jest prowokacja. Pan też tak uważa? Ja co do zakwaterowania nie będę się wypowiadał, ale też nie będę odpowiadał na pańskie pytanie, bo ono zostało sformułowane w bardzo specyficzny sposób. Myśmy nigdy nie brali w żadnych marszach w interesie, jak to pan określił, Tadeusza Rydzyka. Mediów Tadeusza Rydzyka. Ojciec Tadeusz Rydzyk jest szefem Radia Maryja i pośrednio także, no można powiedzieć, patronem telewizji Trwam. Chodzi tutaj o pluralizm polskich mediów. Oczywiście członkowie Prawa i Sprawiedliwości będą w takich sprawach mieli swobodę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę, TVN24. Paweł Łukasik, TVN24. Ja mam jedno pytanie dotyczące euro. Czy poza polską reprezentacją jest taka drużyna, której pan kibicuje, albo którą szczególną sympatią pan darzy? I drugie pytanie dotyczące reformy, jednej z reform Jarosława Gowina, dotyczącej zwiększenia nadzoru rządu nad prokuraturą. Czy takie rozwiązania, jeśli się konkretnie już pojawią, Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierać? Panie redaktorze, ja kibicuję jednej drużynie, to jest drużyna polska, a co do innych, to sympatię mam rozłożone mniej więcej równo. A co do niuansów, to nie ma sensu o tym mówić. Jeżeli chodzi o prokuraturę, to nasz program jest jednoznaczny. Powrót do tej sytuacji, która była przed zmianą, która skądinąd w naszym przekonaniu jest sprzeczna z konstytucją. Radykalnie sprzeczna z konstytucją. Konstytucja wyraźnie mówi, że to rząd odpowiada za bezpieczeństwo obywateli. Wobec tego musi mieć instrumenty, a takim instrumentem jest też prokuratura. Natomiast w żadnym wypadku nie poprzemy jakichś rozwiązań pośrednich, to znaczy takich, że rząd będzie mówił, to nie nasza odpowiedzialność, a jednocześnie będzie miał większe niż dzisiaj możliwości nacisku na prokuraturę, bo to jest takie rozwiązanie, które ma służyć traktowaniu prokuratury jako instrumentu walki politycznej i my co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Albo zachować to, co jest w tej chwili, to jest złe, my to zmienimy, jeżeli tylko będziemy mieli taką możliwość, a jestem przekonany, że będziemy mieli, albo też dokonać zmiany, ale całkowitej, i rząd bierze wtedy odpowiedzialność za prokuraturę. Pełną odpowiedzialność. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Michał Pilch, telewizja Polsat. Chciałem zapytać o występy... Czy mógł pan do mikrofonu, bo... Tak. Chciałem zapytać o występy pana Jana Tomaszewskiego. Jak pan to skomentuje? Uważa, że nasza drużyna nie jest polska i nie będzie kibicował? Ja bym nie używał tutaj określenia występy. To jest pogląd, z którym się całkowicie nie zgadzam. Jestem na jutro umówiony na rozmowę w tej sprawie z panem Tomaszewskim, a już jedną rozmowę w tej sprawie z nim, taką, no nazwijmy to, dyscyplinującą, w tej sprawie przeprowadziłem. I zmieni zdanie po tym, po tej rozmowie? Wie pan, to proszę jego spytać. Bardzo proszę. A czy czuje się pan Kazimierzem Górskim polskiej polityki, jak dzisiaj rano? Ja rozumiem, że odwołuje się pan redaktor do słów pana posła Jana Tomaszewskiego. Nie ukrywam, że to jest porównanie bardzo zaszczytne. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, Beata Lubecka, Polsat News. Witam panie prezesie. Chciałam zapytać, nie wiem czy pan wie, ale Waldemar Pawlak również napisał list. Nie wiem, czy on się ukazał na stronach PSL-u, ale też Waldemar Pawlak, wicepremier, apeluje o pojednanie. I co pan na to? To jakaś licytacja trwa? Panie redaktor, PSL jest taką formacją, która swojej szansy szuka w ustawieniu się pozornym, w moim przekonaniu, ponad sporami, które mają miejsce w Polsce. Tylko że to jest pozorne z tego względu, że PSL jest jednoznacznie po jednej stronie tego sporu i ten cały proces odbierania Polakom praw, które bym określił jako prawa naszej cywilizacji. Chodzi o prawo do pracy jako pracownicy, chodzi o prawo do emerytury, chodzi o prawo do opieki zdrowotnej, chodzi o funkcjonowanie takich instytucji publicznych jak szkolnictwo jest zwijane w tej chwili, służba zdrowia, jak istnienie połączeń komunikacyjnych, bo w tej chwili to wszystko jest Polakom odbierane i za to wszystko odpowiada także PSL. Ja to chciałem przypomnieć, jeżeli nie chcę
odpowiadać, to musi przejść do opozycji. A skąd pana taka przemiana, panie prezesie, że wypuszcza pan dzisiaj, tak nazwijmy to metaforycznie, gołąbka pokoju? Proszę państwa, nie ma w Polsce bardziej pokojowo nastawionego polityka niż ja, i tak było przez całe 23 lata mojej aktywności legalnej w polityce. A 23 lata temu trwała kampania wyborcza i już wtedy byłem aktywistą legalnym. Ciekawe. A żadnego gołąbka, chciałbym zaznaczyć, tu nie ma. Powiedziałam, że to jest metafora, tak? Chciałam jeszcze zapytać, panie prezesie, czy ale pani się śmieje, naprawdę. Uśmiecham i w czasach się. Porozumienia Centrum i w czasach Prawa i Sprawiedliwości dla nas normalna, spokojna debata polityczna byłaby bardzo korzystna, a te ataki, odsądzania nas od czci, wiary, te wszystkie pomyje, które na nas wylewano, bardzo nam przeszkadzały. Nie byliśmy w tym zainteresowani przy obecnym układzie siła. Taki układ jest tutaj od przeszło 20 lat w mediach, to bardzo na tym tracimy. Powtarzam, to nasi przeciwnicy są zainteresowani, żeby polskie życie publiczne sięgało dna, które się nazywa Stefan Niesiołowski czy pan z Biłgoraja. No. To jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie zadać, jeśli pan pozwoli. Chciałam zapytać, czy będzie pan na meczu otwarcia na Stadionie Narodowym? Sądzę, że nie będę na tym meczu i powiem więcej. No nie wiem, jak to będzie ostatecznie, ale jeżeli prezydent państwa, który tam pewnie będzie, nie będzie siedział na trybunie prezydenckiej, no to to będzie po prostu gigantyczny skandal. A miał pan zaproszenie? Nie przypominam sobie, żebym otrzymał, ale ja otrzymuję tak ogromną ilość różnych pism, że mogą umknąć na mojej uwadze, ale sądzę, że moi współpracownicy jednak by na to zwrócili uwagę. My dostajemy 2/3 tego, co kancelaria premiera, a no, siły mamy jednak wielokrotnie mniejsze. To rozumiem, że będzie pan oglądał mecze przed telewizorem. Będę na pewno oglądał w telewizji, być może będziemy oglądali te mecze wspólnie. Mam nadzieję, że to będą mecze dla Polaków zwycięskie, że wyjdziemy z grupy, czyli że już będzie dobrze, ale szalałbym z radości, gdybyśmy wygrali. Bardzo proszę. Karina Lewicka, TVP Polonia. Panie prezesie, czy to polityczne armistycjum to taka nowa forma polityki miłości? Nie bardzo z panią zrozumiałem. Czy ten rozejm polityczny to taka współczesna teraz forma politycznej miłości, czy polityki miłości? Wie pani, ja nigdy nie wiedziałem, co to jest polityka miłości. A jeżeli to jest nawiązanie do polityki Donalda Tuska, no, to pozwolę sobie stwierdzić, że określenie miłość nie było tu na miejscu. Ta miłość bardzo bolała opozycję i nie tylko. Ja bym tylko prosił, żeby państwo nie trywializowali, jednak ja uważam, że od polskiej klasy politycznej, a my możemy mówić za siebie, czyli za Prawo i Sprawiedliwość, Polacy naprawdę oczekują, że od 8 czerwca, nie teraz, nie po euro, od 8 czerwca, na czas trwania turnieju, politycy, my odpowiadamy na to zapotrzebowanie jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, będą po prostu zdawać sobie sprawę, że są mistrzostwa i trzeba godnie reprezentować Polskę, trzeba tą debatę prowadzić na poważnie, bo debata nie ustanie, tylko ona musi być na poważnie na ten czas i naprawdę nie sprowadzajmy tego do poziomu groteski, nie żartujmy z tego, bo to jest rzecz poważna i myślę, że Polacy tego bardzo oczekują. Tomasz Nowak, TOK FM. Chciałem zapytać, czy ten rozejm oznacza, że państwa drogi z Solidarnością się rozchodzą, bo Solidarność jednak planuje protesty w czasie euro. Nie wiem, jak państwo będą w takim razie podchodzić do tych protestów. I drugie pytanie chciałem poprosić też o komentarz do słów prezydent Litwy, która stwierdziła, że Polska faworyzuje Rosję kosztem właśnie Litwy. Nie wiem, czy właśnie chciałem poprosić o komentarz i również o może jakąś diagnozę, co można było w tej sytuacji zrobić, jak zażegnać ten spór, ewentualnie, nie wiem, żeby nie skończyło się tylko właśnie na takim przekrzykiwaniu się dyplomatycznym. Jeżeli chodzi o nasz stosunek do Solidarności, to determinacja związku w obronie elementarnych praw pracowniczych i można powiedzieć szerzej obywatelskich. Wymieniałem tu to wszystko, co w tej chwili się zawala. Mówiłem o tym w trakcie swoich wystąpień w Gdańsku i Szczecinie, Koszalinie, Słupsku i Gdyni. Otóż ta determinacja jest przez nas całkowicie rozumiana i my w żadnym razie nie chcemy nikomu tutaj udzielać rad. Zdecydują tak, jak sami uważają.
to, co nastąpiło w trakcie uchwalania najpierw ustawy refundacyjnej, a następnie emerytalnej, to jest zerwanie pewnego społecznego, niepisanego, ale jednak funkcjonującego realnie porozumienia. Proszę o tym pamiętać. Proszę pamiętać, że tutaj jakby dokończono już ten proces, który zaczął się jakiś czas temu i to, że Solidarność jest radykalnie przeciwko temu, to jest dla nas całkowicie zrozumiałe. Ale inna jest funkcja Związku Zawodowego, a inna partii politycznej. Prezydent Litwy wypowiedź. A jeżeli chodzi o panią prezydent Litwy, cóż, z jednej strony jest to celne określenie polityki, której twarz daje przede wszystkim Radosław Sikorski. Ta rezygnacja z pozytywnej aktywności na wschód od naszej granic, koncentracja na Moskwie, no, przynosi rezultaty opłakane. Ale z drugiej strony to nie jest tak, żeby Litwini byli tutaj bez winy, bo sprawa polskiej mniejszości to jest sprawa poważna i gdybyśmy byli przy władzy, to też byśmy tą sprawę dzisiaj bardzo twardo stawiali. Stawialiśmy ją, kiedy byliśmy przy władzy, w rozmowach z ówczesnymi władzami Litwy. Nie było łatwe. Nie było łatwo. To były władze lewicowe, no ale jednak trochę ustępowały. Parę spraw ważnych udało się załatwić. No dzisiaj jest droga w drugą stronę, jeżeli chodzi o prawa mniejszości. My w żadnym wypadku nie mamy zamiaru tego lekceważyć. Czyli tu jest tak, że ogólna ocena tej polityki jest słuszna, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że Litwini powinni się zastanowić nad tym, co robią wewnątrz własnego kraju. Bardzo proszę, trzy ostatnie pytania. Widzę, że są... Agata Adamek, TVN24. Panie prezesie, ja chciałam jeszcze wrócić do tego rozejmu i zapytać, czy wobec tego, jeżeli Solidarność nie wycofa się ze swoich zapowiedzi i będzie protestować w czasie euro, to to oznacza według pana, że Solidarność tego rozejmu nie dotrzyma? Czy też liczy pan, że ten apel o rozejm trafi również do liderów Solidarności? Pani redaktor, no przecież tutaj nie stoi pan Duda, więc rozejm, jeśli użyć tego określenia, no państwo go używają, zawieramy czy deklarujemy, bo to nie jest zawarcie, tylko jednostronna deklaracja, my. Natomiast decyzje Solidarności będziemy szanować niezależnie od tego, jakie one będą. A na czym ten rozejm praktycznie będzie w państwa wykonaniu polegał? No my mamy pewną zdolność organizowania protestów. No pokazaliśmy to, że jesteśmy w stanie zgromadzić. No ja wiem, że media podają, że to jest kilka tysięcy, ale my doskonale wiemy, mamy sposoby liczenia, że to jest dużo więcej manifestantów, choćby na ulicach Warszawy. I nie będziemy tego robić w trakcie euro. Bardzo proszę. Mariusz Gierszewski, Radio Z. Ostatnie pytanie. Panie prezesie, chciałem nawiązać do pańskich słów, że to będzie gigantyczny skandal, jeżeli pan prezydent na stadionie nie będzie w loży prezydenckiej. Rozumiem, że pan uważa, że można było tą lożę wykupić, a ubiec jakby pana Abramowicza i innych Rosjan, którzy podobno wykupili wszystkie loże. A po drugie, na czym ten skandal polega? Nie dosłyszałem, na czym co polega. Na czym ten skandal polega? Jakby pan... No na tym, że proszę państwa, w Polsce... Jeżeli mamy Mistrzostwa Europy, jest Stadion Narodowy, to głowa państwa, niezależnie od tego, jak ja ją oceniam, musi mieć pewne przywileje, bo to jest państwo polskie i to jest pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. To jest poza jakąkolwiek dyskusją. I Polski Związek Piłki Nożnej nie miał prawa tej loży sprzedać. Mógł sprzedawać inne rzeczy, ale ta loża jest dla Polaków, dla polskiego prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i osób, które oni zaproszą. To akurat UEFA sprzedała, więc no, nie mieliśmy wpływu. Ale Stadion Narodowy NCS oddał UEFA we władanie, a powinien jedną nie oddać. Chodzi o tą formę. To wszystko jedno, kto to sprzedał, to jest po prostu skandal. No, my jesteśmy gospodarzem we własnym kraju. Państwo pewnie wiedzą, że ja niespecjalnie sobie wysoko cenię obecnie władzę, ale mimo wszystko uważam, że to jest skandal. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Do widzenia. Do widzenia.